Paweł Pawlak. Ostatnio dość często mam okazję spotykać się, porozmawiać, ale to dobrze. To znaczy, że jednak zainteresowanie tą galą UFC w Polsce jest duże. Też tak to odbierasz? Też masz takie wrażenie, że faktycznie im bliżej tego eventu, to zainteresowanie wami, samym wydarzeniem wzrasta? Witam Was. No trzeba przyznać, że zainteresowanie jest coraz większe. Naprawdę dużo ludzi interesuje się tą galą i mam nadzieję, że cała hala będzie zapełniona i będzie mega atmosfera i będzie super. No właśnie, jak to wygląda? Dużo osób od Ciebie zapowiedziało już tutaj przyjazd? Dużo Twoich znajomych? No dokładnie. Bardzo, bardzo dużo będzie moich znajomych, więc będzie fajna, myślę, atmosfera. Będzie dobry doping i liczę na to, że też ludzie, którzy mnie nie będą znać, też będą mnie dopingować. Tak od kulis troszeczkę. Ty już walczyłeś na ileś tam galów w Polsce, masz za sobą występ też na gali UFC. Te kulisy, to wszystko, co się tutaj wyprawia, te wszystkie akcje przy okazji zorganizowane. Męczące trochę to jest takie? Irytujące czy raczej do przyjęcia? No wiadomo, w okresie wagi wszystko jest też męczące, ale trzeba przyznać, że to jest dla mnie super doświadczenie. Chyba nigdy czegoś takiego nie przeżywałem i nowe doświadczenie, bardzo fajne, podoba mi się to. Oby takich więcej. No właśnie, jak wygląda z wagą? Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten taki dość ważny moment przed każdym pojedynkiem? Z wagą, tak? Z wagą. Ważę około 80 kilo teraz, więc waga jest idealna tak naprawdę na 2 dni przed ważeniem. Nie martwię się o to, nie będę tak naprawdę wykończony tym zbijaniem. Mam nadzieję, że wszystko zetnę dietą, ale to zobaczymy. Ale myślę, że tam maksymalnie kilogram zostanie mi na saunę, ale to zobaczymy. Ale jest super, jest mega pozytywnie. Cały wyjazd jest mega pozytywny i super nastawienia. No, 7 Polaków w sumie w karcie walk, 7 osób z Polski, tak? No bo jeszcze oczywiście Izabela Badurek, aż 7. Do tego Damian Stasiak doszedł. Właśnie znałeś Damiana wcześniej? Miałeś okazję gdzieś tam go wcześniej spotkać? Tak, znam Damiana. Często też u nas przyjeżdżał do Gracie Barra na sparingi, więc znam go. No właśnie, to dobry wybór UFC? Bardzo dobry. Damian jest bardzo dobrym zawodnikiem w 6-6 i mam nadzieję, że da dobrą walkę. Też niedawno walczył 2 tygodnie temu. Miejmy nadzieję, że jest w pełni sił i da mega super walkę. To jest charakterny zawodnik, więc myślę, że będzie dobrze. Dużo czasu spędzacie razem. Myślę o tej grupie osób, które będą walczyły podczas tej polskiej gali. No właśnie, macie okazję spotkać się tak poza protokołem, troszeczkę bardziej na niwie prywatnej, gdzieś tam przybić piątkę, chociażby z rywalem, czy nie? Czy to raczej gdzieś tam rozchodzicie się do pokoju z trenerem, robimy wagę, spać i tak dalej? Czy jak to wygląda? Ogólnie to staram się siedzieć w pokoju, żeby się cały czas regenerować. Wiadomo, ten okres robienia wagi jest trudny, bo jest to męczące, że trzeba ścinać kalorie i tak dalej. Raczej nie widzimy się zbyt często. Ja to wolę właśnie, wiadomo, to jest indywidualna sprawa. Ja wolę siedzieć w pokoju i regenerować się w pokoju, a Sheldona widziałem tylko dzisiaj tak naprawdę. Jedno spojrzenie, ale się nie spojrzał, więc nie wiem, co jest grane. Spojrzał się, czy się nie spojrzał, bo teraz ja nie słyszałem. Nie spojrzał się właśnie. Czyli się boi? No zobaczymy, może gra taktyczna jego. Może gra taktyczna. A jeśli chodzi o grę w ogóle na ten pojedynek, jeśli chodzi o twój plan na tę walkę, rozumiem, że też się nic za bardzo nie zmieniło. On jest taki, jak to kiedyś tam wcześniej już opowiadałeś. No, myślę, że mogę zaskoczyć też z moim planem taktycznym i będzie, myślę, że walka będzie się podobała przez to. Ta walka... Nie może zdradzić, ale ta walka musi się podobać, tak? No masz tą świadomość, że to musi być walka, w której pokażesz te możliwości, o których chociażby Dan Hardy gdzieś tam opowiadał w oficjalnej zapowiedzi tej gali. Dokładnie. Przede wszystkim jestem bardzo dobrze przygotowany i to samo wyjdzie z siebie, tak? Jak jesteś przygotowany, taką walkę pokażesz i myślę, że będzie mega efektowna, będzie się podobała wszystkim. Ty już za sobą taki pierwszy moment stresu, ale i szoku delikatnego wyjścia na galę UFC masz. To już przeżyłeś. Tutaj jakoś tam zmieniłeś coś, jeśli chodzi o twoje wyjście? Inna muzyka może na przykład, czy raczej to wszystko pozostaje bez zmian? Bez zmian tak naprawdę. Jest tak, jak było zaplanowane, więc... Będzie dobrze. Trener też z tobą już jest, czy trenerzy, jak to wygląda? Ekipa cała twoja, twój narożnik już są tutaj ze sobą, tak? Czy dojeżdżają dopiero? Jest tylko ze mną główny trener i mój masażysta, który cały czas mnie masuje i mi gotuje. Bardzo mu dziękuję, Dawid. Dawid, dzięki. A moja ekipa trenerska przyjedzie w sobotę. Powiedz, czy dla ciebie takie chwile wyczekiwania, mimo nawet tych eventów, które są bardziej są wkurzające, irytujące, wywołują jakąś dodatkową presję, lubisz czekać na taki pojedynek? W którym momencie zaczyna się u ciebie takie już grzanie przed wyjściem do klatki? No, trzeba przyznać, że jestem cały czas nafazowany na niego.
Nawet już w sumie cały okres przygotowawczy byłem nafazowany na niego, miałem jego zdjęcie na lodówce i cały czas jak przychodziłem, to cały czas buzowały we mnie emocje, jestem mega nakręcony na to i myślę, że do walki będę cały czas tak samo nakręcony, takie będą emocje do końca. Do wejścia klatki. Zdjęcie na lodówce? Dokładnie. Jest to mega motywacja dla mnie i naprawdę jest to dobry pomysł z tym zdjęciem. Takie mi się podobał, tylko że po prostu mnie motywuje. Ale takie zdjęcie na lodówce, nie wiem, dorysowujesz mu czasami jakieś wąsy, coś, czy nie? Siniaki pod oczami, czy tylko samo zdjęcie? I wisi i koniec, ty się patrzysz. Nie, samo zdjęcie, które mnie irytuje bardzo i tyle. Ale to jakieś zdjęcie z walki jest, czy raczej? Nie, z jakiejś konferencji tam sobie wydrukowałem. Pewnie z jakimś głupim uśmieszkiem. No dokładnie. Tak, to może być rzeczywiście irytujące. Dobra, słuchaj, czekamy na ten pojedynek w takim razie. Walka tuż, tuż, twój drugi występ. No to co? No to czego się możemy spodziewać po tej walce? Możecie oczekiwać bardzo dobrej walki, która wam będzie się podobała, która na pewno skończy się przed czasem. To na to czekamy. Dziękuję bardzo, Paweł Pawlak. Dziękuję bardzo.